4 europejskiego rankingu MMA i najlepszy zawodnik wagi półciężkiej w naszym kraju. Powitajmy brawami zawodnika KSW Team, przed Państwem Jan Błachowicz. Będzie... Weteran organizacji UFC, Pride i Strikeforce. Przed Państwem aktualny międzynarodowy mistrz federacji KSW w wadze półciężkiej. Thierry Sokociu. Big names, big arenas and big battles. Strikeforce, UFC. Legendary Pride and many other MMA events he took part in are best recommendations. From Team Quest in United States of America, international KSW Light Heavyweight Division Champion, the African Assassin, Sokociu! Na KSW. Mistrz Federacji KSW w wadze półciężkiej. Oto przed Wami wchodzący do ringu, pochodzący z Kamerunu, trenujący w Stanach Zjednoczonych. Wielkie brawa, Sokociu! Walka o pas mistrza Federacji KSW odbędzie się na dystansie 3 razy po 5 minut plus ewentualne 3 minuty dogrywki. Waga półciężka, limit do 93 kg. Dla Janka Błachowicza to będzie nieprawdopodobnie trudny pojedynek, ale Janek chyba musi zapomnieć o rewanżu. On musi myśleć tylko i wyłącznie o tej walce. Bez wątpienia rozmawiałem z Jankiem wielokrotnie na temat rewanżu. Sokociu, on jest zdeterminowany, zmotywowany. Ja wiem, że Janek jest bardzo mocny psychicznie i mam nadzieję, że ta psychika dzisiaj zadecyduje o przebiegu tego pojedynku. Sokociu to jest wielka firma, ale wielka firma, którą można zburzyć. To są dwaj ludzie, którzy są niezwykle spokojni i sympatyczni w takim osobistym życiu, a wchodząc do ringu zmieniają się bestie. Jan Błachowicz na górze. Jan Błachowicz próbuje rozstrzygnąć ten pojedynek od razu, ale Sokociu staje. Jest silny, Kameruńczyki, to może być problem dla Janka. Bardzo agresywnie Błachowicz rozpoczął to starcie. Jakby chciał już w pierwszych sekundach oddać ten cały ból, którym poczęstował go Sokociu w pierwszym starciu. Było kolano na tu, było kolano na udo. Jest praca w klinczu, jest praca, aby znaleźć miejsce do podpięcia uchwytu i Janek, wykorzystując swoje zapasy, na pewno jest w stanie sprowadzić Sokociu na plecy. Trudniej to zrobić oczywiście w ringu. W tej chwili Sokociu ma za plecami narożnik. Łatwiej by było zrobić to w klatce, ale pracuje Sokociu sprytnie. Kiedyś był judoką, wie jak rzucić swojego rywala. Zdecydowanie musi na to uważać Janek Błachowicz, aby nie popełnić błędu tutaj. Te haczenia, mimo tego, że widzimy jak mocno oklajstrowana tam jest ta lewa noga Kameruńczyka. To jest groźna broń Sokociu, jest prowadzenie haczeniem. No właśnie, wykorzystuje teraz te lata spędzone na macie judo Kameruńczyka, aby wprowadzić naszego zawodnika na plecy. Miał klamrę,
Sokoczuł jest z góry, a jak silne są jego ręce, zostawił rękę. Próbuje zaatakować do dźwigni na łokiecie Janek Błachowicz, ale wyciąga łokieć poza linię bioder Sokoczuł, aby nie popełnić tutaj jakiejś gafy i dać się poddać w pierwszej rundzie. Próba obejścia gardy z bardzo mocnymi ciosami. Sokoczuł dominuje. Pamiętamy wszyscy, jak robił to w Pride, jak nokautował Minotauro Jarama. I w tej chwili ma dobrą sytuację. Jest z góry, ale ta walka zostanie przeniesiona na środek ringu. Na środek ringu, gdzie trochę więcej miejsca może mieć Błachowicz do próby poddania rywala. Brązowy pas brazylijskiego jiu-jitsu mieni się na biodrach Janka Błachowicza. To oznaka, że jest w stanie podać rywala i to w dowolny sposób, ale czy uda mu się? Sokoczuł to wielka firma graperska i piekielnie mocny striker. Stara się amerykański Kameruńczyk wyciągnąć w tej chwili rękę, zaatakować jakimś potwornie silnym ciosem z góry. Błachowicz odpowiada z dołu, neutralizuje ręce swojego rywala. Próbuje przyciągnąć głowę do klatki piersiowej, aby nie dać miejsca na zadawanie mocnych ciosów, aby trochę osłabić Kameruńczyka Jan Błachowicz. Sokoczuł podniósł pozycję przez chwilę. Jedna z nóg była postawiona na macie, ale teraz znów ruszył na kolana. Bardzo mocny hammer fist z dołu bity przez Błachowicza, ale nie zrobił absolutnie wrażenia na Soko. Natomiast Sokoczuł zaatakował prawym sierpem, który prześlizgnął się tam po nosie Błachowicza. Skręcił się teraz po nogę rywala Jan Błachowicz, aby atakować gdzie on skrętnął, ale niebezpieczne, niebezpieczne są te prawe cepy. Jest szansa wzięcia, nie! Nie takie sztuczki z weteranem Pride i UFC. To ciągle jest niebezpieczna sytuacja dla Błachowicza, ale na razie nie ma jakiegoś strasznego niebezpieczeństwa. Natomiast bez wątpienia Sokoczuł jest zawodnikiem, który może Błachowiczowi zrobić krzywdę w takiej sytuacji. To jednak dopiero wtedy, kiedy znów sprowadzi tę walkę na matę. Dlatego, że mamy spójkę, czy Janek zaatakuje, czy zaatakuje ciosem. Teraz on odpowiada niskim kopnięciem na tą oplastrowaną nogę Sokoczuł. Musi uważać na niskie kopnięcia i jest blok od razu. Widać, że ćwiczył dosyć duży ten element i nie dziwny Janek Błachowicz. Sokoczuł może zostać pozbawiony swojej największej broni. Idzie pod nogi rywala i sprowadza na plecy Kameruńczyka Jan Błachowicz. Teraz tylko ta stabilizacja pozycji. Liny są elastyczne. Tutaj trudno wcisnąć swojego przeciwnika, ale Janek bardzo sprytnie oni obniżył tą pozycję i będzie starał się znów atakować. Jest z góry Janek Błachowicz. Teraz może wykorzystać przewagę zasięgu. Ma kilka ładnych centymetrów przewagi zasięgu, więc ten Grand Pound to jest bardzo dobra broń, ale on decyduje się na przejście pozycji. Mamy boczną, Janek Błachowicz bocznej i 60 sekund do końca pierwszej rundy. Nie będzie można atakować łokciami, oczywiście głowy rywala, ale jest dobra okazja do tego, żeby popracować troszeczkę sierpami albo młotkami nad twarzą Sokoczuł. Dobra decyzja o tym, aby przechodzić nogi Kameruńczyka ze strony Polaka. Jest pozycja boczna, a miałem okazję wielokrotnie na treningu przekonać się, że to jest jedna z lepszych i mocniejszych pozycji wykonanej Błachowicza. Kolano na brzuch, chwyt za głowę i czyżby próba gilotyny? Nie, zajście za plecy. Także nie, Sokoczuł usiłuje wstać, jest przechwycenie nogi, Sokoczuł wstaje i zaatakuje teraz tymi potwornymi, podbródkowymi. Janek musi wykorzystywać przewagę zasięgu i lewy prosty. Próbuje kiwać, teraz zaatakował bardzo mocnym hakiem. Kolejne wprowadzenie notuje nasze najlepszy półciężki Błachowicz. I teraz, biorąc pod uwagę fakt, że do zakończenia tej rundy pozostało tak niewiele minut, Sokoczuł słyszał, że to końcówka, starał się zaatakować z tą, ale Janek rozwiązał taktycznie tę rundę rewelacyjnie. Wydaje mi się jednak, że to Polak oddycha ciężej niż zawodnik z Kamerunu. A za chwilę przekonamy się, ile jest w tym ciężkim oddechu naprawdę realnego zmęczenia. Zaczynamy drugą rundę. Do kogo będzie należał ten pas? To Błachowicz próbuje niskimi kopnięciami. Poprawił wysokim, ale to zablokowane przez Soko. W tej walce Błachowicz nie ma już takiej szerokiej pozycji jak w tym pierwszym starciu. A zdecydowanie Janek walczy po swojemu. W tamtym starciu na KSW 15 Janek nie był sobą. A trochę źle ustawiona pozycja, inny pomysł na walkę. Ale Janek nie musi kreślić taktyki. On jest naprawdę bardzo wszechstronnym zawodnikiem i powinien to pokazać w tej drugiej rundzie. Stójka powinna należeć do Błachowicza. Jest fantastyczny, lewy prosty. I teraz są ciosy Janka Błachowicza. Sokoczuł idzie po nogi, ale odczuł te ciosy. Poszedł po nogi, bo odczuł, masz rację i mam wrażenie, że Kameruńczyk coraz ciężej oddycha, coraz ciężej jest dość trudny pojedynku. Klincz powinien być domeną Janka. I w tym klinczu Błachowicz stara się obijać tą lewą nogę, ale teraz
fenomenalnie ruszył tym kolanem do góry, aby trafić w chłopę Sokodżu. Próbował teraz jeszcze zgasić takim prawym podbródkowym niczym kornik Irokeza Błachowicz Sokodziu, ale nie udało się. Lewy za każdym razem trafia w głowę, a Soko odpowiada tymi low kickami. Skrócił dystans. Błachowicz nie wykorzystał podbródkowego. Jest clinch, jest zła pozycja, haczenie Sokodżu, ale Błachowicz tego uniknął. Nie udało się. Ta walka w clinchu kosztuje zarówno Soko, jak i Jana Błachowicza wiele wysiłku. Widzimy, jak szeroko mają otwarte usta, jak ciężko oddychają, ale wielka wola walki ze strony i Błachowicza, i Soko pcha cały czas do nieustannego i konsekwentnego ataku. Lewy prosty Błachowicza powinien być tym ciosem, który będzie tutaj decydował o tym, jak ta walka będzie ustawiona, jak będzie ustawiona pozycja Soko. Soko jest niebezpieczny w sytuacji, kiedy Janek próbuje ustawić walkę ciosami prostymi. On kiwa takim unikiem rotacyjnym, strzela tymi mocnymi sierpami. Wymiana low kick za low kick. Jak strasznie zabolało. Tam wydaje się, że z jednej strony było trafienie w kolano, ale obaj nawet nie skrzywili się. Kapitalnie Błachowicz. Się konsekwentnie sprowadzenie do dwóch nóg i teraz Janek jest z góry. Już od razu, podobnie jak Materla z Kerwiczem, próba obejścia gardy. Próbuje skręcać się do trójkąta nogami. Jest Sokodziu. Rośnie ten doping w łódzkiej hali. Kibice są z Błachowiczem. On czuje tą energię, którą przekazują te blisko 14 tysięcy. Soko ucieka za linę. Będzie wznowienie na środku. Bardzo sprytnie, bo zerwał ten atak swojego rywala Jan Błachowicz, chciał iść ciosami, a Sokodżu, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie, chyba przede wszystkim z japońskich ringów, bo w Stanach walczył w klatce, ucieka głową poza linę. I znów Błachowicz na górze. I znów próba przejścia nóg. Ale dobra obrona. Wciąga go do gardy. Dobra obrona ze strony Sokodżu. Otwarta garda. Luźno ten parter prowadzi Kameruńczyk. Błachowicz zmęczony. Błachowicz chyba teraz odpoczywa. Zbiera oddech na kolejny mocny atak. Ma możliwość. Będąc z góry, Kameruńczyk chciał zrobić pasywności. Piotr Bagiński podnosi tę walkę do spółki. To powinna być szansa dla Polaka. Teraz to Soko idzie po nogi. I teraz to on sprowadza Błachowicza. Nie chce walczyć w parterze. Wykorzystuje chyba to, że mocno zmęczony jest Błachowicz. Pokazał, że jemu sprowadzenia również leżą. Jest kolano, jest podbródkowe, ale chyba wszystko wprost w gardę Sokodżu. Sobie sprawę z siły swoich ciosów. Obaj zdają sobie również sprawę z tego, że do zakończenia tej rundy pozostała minuta. Tak jakby Kameruńczyk wierzył w to, że Janek jest zmęczony. Czepił się Błachowicz jednej nogi. Czy to jest dobry pomysł na sprowadzenie? Pracuje teraz nad sprowadzeniem Jan Błachowicz. Krótkimi młotkami pod chwytem broni się Kameruńczyk. Zmęczony Błachowicz może mieć problem, aby sprowadzić w ten sposób rywala do parteru. Nie chronił głowy. Kameruńczyk od razu rozstawił nogi, kiedy Błachowicz, widząc, że nie uda się sprowadzenie, za jedną ruszył po drugą. Zebrał przynajmniej 5 mocnych ciosów w głowę. Teraz se schował, unikając kolejnego młotka ze strony Kameruńczyka. Błachowicz, ale nie pracuje nad sprowadzeniem. Jakby brakowało naszemu zawodnikowi siły na wykonanie tej decydującej akcji. Patrzymy, są blisko. Patrzymy w oczy Janka Błachowicza, któremu ucieka to powietrze z płuc. Potwornie zmęczony Błachowicz, ale musi zebrać się. Jeszcze 15 sekund i będzie przerwa. I ostatnia runda. Dobry teraz blok. Kolejny low kick ze strony Sokodżu, który chyba poczuł krew. I ten kameruński lew rzucił się, aby zjeść swoją ofiarę. Ale niezwykle Jan Błachowicz tak łatwo oddawać pola. Ręce Janka Błachowicza są coraz cięższe. Zaczyna się trzecia decydująca runda. Spokojnie lewym prostym. Jak najdłużej będzie można, tak powinien walczyć Janek Błachowicz. Poczęstował teraz solidnym, niskim kopnięciem swojego rywala Sokodżu. Jakby chciał przypomnieć te złe chwile z KSW 15 Błachowiczowi. Dobry, długi, lewy, prosty Błachowicza. Tak, Sokodżu już próbuje kontrować. Na lewy prosty odpowiedzieć i w tej chwili zaatakował niskim kopnięciem. Janek odpowiada wysokim, ale to zebrane przez Soko na blok. Zmęczony Błachowicz próbuje kontrolować walkę w dystansie, ale Sokodżu ma jakieś plany. Widzimy pełna koncentracja w oczach Kameruńczyka.
jemu także. Ten pojedynek daje się we znaki w tej trzeciej rundzie. Na razie nie ma walki, bo obaj doskonale zdają sobie sprawę, że może decydować jedna akcja, że może decydować jeden cios. Jest kolano, jest klincz, jest cios ze strony Bachowicza, ale sprytnie zrywa ten klincz Sokodziul. I patrzę w tej chwili spod tych swoich długich włosów zebranych w dredy w oczy Błachowicza. Czy wyczyta tam niepewność? Zaatakował, ruszył mocno po nogi Polaka i ma sprowadzenie. Jest Janek Błachowicz na plecach, jest półgarda. Pracuje nad przejściem pozycji Sokodziul. Nie, jemu jak najbardziej pasuje być z góry, być w gardzie rywala, bo już pokazał w pierwszej rundzie, że potrafi bardzo efektywnie pracować czasami nad swoim rywalem. Zmaga się doping w Atlas Arenie dla Janka Błachowicza. On ma go ponieść do tego, aby dać mu ten mistrzowski pas, upragniony mistrzowski pas. Ale chyba Janek powinien w tej chwili stawiać na pasywność, na to, żeby Kamerunczyk nie zadawał ciosów, liczyć na to, że sędzia podniesie tę walkę. Skręcił się, ale się nie udało. Była próba podebrania do Balachy, dźwigni prostej na łokieć ze strony Błachowicza. Są już spoceni, te ciała są potwornie śliskie. Sokodziul w tej chwili chwycił głowę. Dźwignie na kark. Strasznie bolesne. Aby rozerwać nogi, tak, aby rozpiąć gardę ze strony Kamerunczyka. No, decydując się na tego typu uchwyty, pokazuje Kamerunczyk, że ma jeszcze wiele siły. Trochę zdziwiony jest Sokodziul, że sędzia podnosi tę walkę. Nie trafi. Coraz wolniejszy jest Janek Błachowicz. Te ciosy są coraz bardziej czytelne i przewidywalne. A Sokodziul znów pewnie zaatakuje. Skróci dystans. Trafił Janek. Trafił i idzie teraz ciosami. Jest kłopot Kamerunczyka, który schował się za podwójną gardą. Ludzie wstają z miejsc, bo widzą, że Janek Błachowicz jest bliski, aby zakończyć ten pojedynek. Czy Błachowiczowi starczy sił na to, aby znokautować Sokodziul? Jest przejście, jest pozycja boczna, jest dobra sytuacja dla Błachowicza. I jest wykluczona ręka pomiędzy nogami Błachowicza. I teraz ten sierp zaczyna pracować perfekcyjnie. I zmienia się powoli twarz Jeriego Romero Sokodziul. Janek Błachowicz ma okazję zakończyć ten pojedynek przed czasem. A jeżeli nawet nie, Kimura, to Kimura! Nie, wydawało się, że pracuje nad kluczem na rękę swojego rywala Jan Błachowicz, ale chyba już zrezygnował. Czują się, Kamerunczyk wciąż jest bardzo silny. Dopóki będzie na górze, dopóki będzie mógł zadawać ciosy, dopóki będzie mógł demolować twarz swojego rywala w tej chwili w posiadzie, to Janek Błachowicz będzie bliższy zwycięstwa w tej walce. Oddaje plecy Kamerunczyk w pięcie, może nie do końca czyste, ale długie ręce Błachowicza już pokazały, że można poddać równie z tej pozycji Baldonena. Dlaczego nie Sokodziul? Pracuj, pracuj, Jano! Siedzi na trybunach Toni Maltonen, patrzy na to, co robi Janek Błachowicz. Jest przerwa, chyba będzie musiał interweniować lekarz, bo porozbijany już jest solidnie po tym fenomenalnym ataku Błachowicza. Sokodziul, minuta 16. Raf na twarzy Sokodziul, tej emocjonującej, potwornie mocnej walce. Janek Błachowicz jest w neutralnym narożniku, podbiegł tu od razu Robert Jocz, ale Piotr Bagiński wypędził sekundantów Błachowicza. Minuta 16, troszkę ponad minutę nadziei. Ta walka zaczęła się układać dla Błachowicza naprawdę fenomenalnie. Jacek Piekarski opatruje w tej chwili Sokodziul. Każdy zawodnik ma czas na to, aby Katman podszedł do niego, aby sprawił, aby nie było krwi. Złamany nos. No nie wygląda kolorowo, widzimy, że spore krwawienie pojawiło się na twarzy Sokodziul, że ten nos porozbijany, ale będzie w stanie kontynuować Kamerunczyk walkę i dobrze dla widowiska. Nawet po sobie potrafi posprzątać pełen kultury pane z Kamerunu trenujący na co dzień w kalifornijskim Team Questie. Minuta i 16 sekund do zakończenia pojedynku. Moim zdaniem ta przerwa trwa zbyt długo. Tak, wracamy do tej sytuacji, w której to Soko jest na górze. I wie, że musi rozbić w tej chwili twarz Błachowicza. Znów ta dźwignia naciskowa. Tak, ale nie jest w stanie poddać się tą techniką tak doświadczonego grapplera, jakim jest Janek Błachowicz, Sokodziul. A Janek jakby odżył, jakby czuł, że jest jeszcze w stanie zakończyć ten pojedynek przed czasem. Prawa ręka na biodrze w tej chwili Kamerunczyka. On dystansuje go. Stanie nie. Był taki moment, kiedy wydawało się, że Janek ruszy do przodu i w tej chwili tak, tak. To było zagranie taktyczne, ale bardzo sprytne ze strony Błachowicza. Jakby udało się jeszcze raz prowadzić Sokodziul na plecy, byłoby bezpieczeństwo w postaci walki na parterze.
może porozbijany, wciąż jest groźny, bo to jest naprawdę potwornie silny i dynamiczny zawodnik. Low kick Błachowicza! I lewy prosty, tym lewym prostym Błachowicz powinien kontrolować sytuację. Nie pozwolić Sokodżu na to, aby ten ruszył, bo na pewno będzie starał się zbliżyć i zaatakować. Ale Soko jest także zmęczony. Zmęczony Sokodżu w konsekwencji dobrych ciosów Błachowicza. Lewy prosty jak za najlepszych czasów Darka Michalczewskiego. Rozbija twarz Kameruńczyka. Idzie po nogę Jan Błachowicz. Trudno przewrócić rywala za jedną nogę, w dodatku takiego specjalista od walki parterowej, ale udaje się, jest sprowadzenie na sam koniec. Jeszcze Błachowicz kolanem. Koniec! Janek Błachowicz. Cieszyński książę powraca na tron. Jan Błachowicz. Ladies and gentlemen, the winner and new light heavyweight division champion, Jan Błachowicz! Mam nadzieję, potwornie zmęczony Jan Błachowicz, ale mam nadzieję, Janek, że opowiesz o tej walce milionom widzów telewizji Polsat, a także kilkanaście tysięcy fanów. Tutaj w łódzkiej hali Atlas Arena czekała na twoją zemstę i się doczekała. No tak, doczekała się. Dziękuję wszystkim kibicom. Braciom Linkiewiczom, mojej rodzinie, sektorowi z Cieszyna. Janek, dzisiaj jesteś bohaterem. Opowiedz o taktyce na ten pojedynek, bo wydawało się, że rzuciłeś się na początku, w pierwszej rundzie na Sokodżu, zatem w pierwszej rundzie parter, w drugiej więcej stójki, a w trzeciej co? W trzeciej było zmęczenie i charakter tylko walczył. Taktyka była taka, że cały czas do przodu. Parę razy się cofłem, ale narożnik, mój head coach, Robert Lioć, dziękuję mu, bo to on przygotował w 90% do tej walki. Dzięki Robert, dzięki chłopaki od Nastula. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy pięknie, nie męczymy mistrza KSW Jan Błachowicz.